drugim odcinku również była pokazana scena z Lanberry. A. I wasza rozmowa. No i tutaj pytanie, jak w ogóle wyglądają wasze relacje, bo ja osobiście na przykład, mimo wszystko, że śledzę twoją karierę, nie spodziewałem się jej obecności w odcinku. No, Lanberry jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Też jakby nasza obecność w ZOO nie była przypadkowa, bo ja chciałam trochę pokazać, jak wygląda życie celebryty, który jest... My siedziałyśmy na kamieniu, a wokół nas, poza kamerami, było, żeby cię nie skłamać, ze 130 osób, które nie kręciły już telefonami wydry, nosorożce czy słonie, tylko po prostu nas. Kompletnie jakby nie zważając na to, że ej, my tu jesteśmy, metr od twojego telefonu. Czyli dokładnie jak w ZOO. I z Lanberry spotkałam się przy tworzeniu pierwszej piosenki do mojej płyty, która też była pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam po czy już na końcówce walki z depresją, gdzie w ogóle nie śpiewałam już jakiś czas i w ogóle nie planowałam tej płyty. Ale zaśpiewałam ten utwór, bo mnie Marysia Sadecka poprosiła, żebym zrobiła utwór do dziewczyn z Dubaju. No i wtedy spotkałyśmy się z Lanberry, zrobiłyśmy utwór Don't Wanna Hide. I jakby funkcjonowanie z nią, ona jest bardzo pozytywna, ale też bardzo jakaś taka spokojna, ona dobrze na mnie działa. Na nowo zasiała we mnie taką, nawet nie nazwałabym czy nadzieją, czy chęcią, ale taką jakby iskrę, wiesz, taką iskrę tworzenia. Ja lubię tą iskrę, bo ona zawsze rozpala we mnie duży płomień, nawet jeżeli to się długo rozpala, to ja wiem, co będzie na końcu. I od niej się to zaczęło, ja sobie nie wyobrażałam, żeby nie wrócić do tego momentu i żeby też jej nie zaprosić na koncert. Tak naprawdę. Zwłaszcza, że ta piosenka również będzie, oczywiście.